Dzień dobry, witam Was serdecznie. I z tej strony witajcie w M Studio. O, tu jest nawet nazwa M Studio. Witam Was ja, witam Was, witam Was również mój bailing, mały tej kochany. Witajcie, mam dla Was fajną rzecz. Otóż mam dla Was unboxing. Jeden z większych unboxingów, które będę robił na swoim kanale. I powiem szczerze, że dawno, ogólnie nie było unboxingów, a dzisiaj trochę wpadło rzeczy. Gdzie wpadło, od kogo wpadło? Od Jarok oraz PlayStation Polska. Więc co mogło wpaść fajnego od PlayStation Polska? Kto był na moim Facebooku, ten już wie, a cała reszta. A niech sobie patrzy. I widzi, proszę Państwa, oto i ona! Oto i PlayStation 4 wersja Pro, którą dostałem w dniu dzisiejszym. Eee, trzeba ją otworzyć. Pozwólcie, że użyję do tego widelca, bo nie mam akurat noża, ale widelcem też można. Widelce też spoko. O, zobaczmy, jak ona wygląda. Uuu, co my tutaj mamy w środku? Zobaczmy na początek. E, Strucz na e, Obstawiam, że to jest instrukcja obsługi pewnego rodzaju. Tak, to jest dokładnie instrukcja obsługi. E, raczej jest ona nam tu średnio potrzebna, następnie instrukcja obsługi gwarancja, druga gwarancja albo instrukcja obsługi w innym dźwięku. Otwieramy Uu, i wyciągamy. I jest, proszę Państwa, oto i PlayStation wersja Pro. Pokaż się, maleńka. Uuu, jest. Mmm... Śliczna jesteś, śliczna. <ścoughs> jestem ja szczęśliwy, że mam wersję Pro. E, jestem fanbojem Sony i ogólnie PlayStation. Od pierwszej, od jedynki, wszystkie konsole miałem. A, zdarzyło mi się mieć też tym spod znaku XA, ale to niezbyt długo. Zawsze zostawało jak coś te cudeńko. Co tutaj mamy? Coś ciekawego. Dwa wejścia z przodu, jakby ktoś nie zauważył. USB z tyłu jest jedno wejście, jest wejście pod kamerkę również specjalne, jest wyjście USB jedno, wyjście LAN, Ethernet, wszystkie takie standardowe, standardowe rzeczy, więc to jest PlayStation. Połóżmy ją sobie grzecznie tutaj na razie, módlmy się, że nie, spa, nie spadnie. Dobrze, zobaczmy, co jeszcze jest w kartonie ciekawego, bo na pewno coś w kartonie ciekawego jeszcze mamy. A, zobaczymy, zobaczymy, co to jest. Jestem w szoku, jest kabel. <grym> Ale co ciekawe, jest kabelek. Co jeszcze jest? Jest kolejny kabelek, tym razem to zapewne jest USB. Dobrze widzę. I wiecie, co by się tutaj przydało, żeby jeszcze było? Tak patrzę. Obstawiam, że byłoby fajnie, gdyby był. Aha, jest pad! Jest padjonko, jest. Jest ładne, piękne. nie. O, z niezniszczonymi tymi. Mm, ślicznie, jest pad. Więc. To jest na razie tutaj. Czy coś jeszcze ciekawego mamy? Mamy kolejny kabel, ale to jest kabel HDMI. Z tego co widzę, więc okablowanie jest coś jeszcze. Nie. Tu jest pustka. Coś w kartonie. Jest full game download voucher code. Uj, jakiś kod, jakiś voucher. Zobaczmy co to jest takiego. Na co jest ten kod? Aha. Zaraz zobaczymy. To jesteś ty, gra się nazywa. Wolałbym nie pokazywać tego kodu, bo mi zaraz coś ukradnie, ale nie pokażę, dobra. Więc do tego jeszcze jakaś gra. Więc dostałem to, ale do tej PlayStation Pro dostałem coś jeszcze. Dostałem grę. Astrobot. Podobno, aktualnie najlepsza gra na PlayStation VR. Tylko właśnie jest taka sprawa. Potrzebny jest PlayStation VR do tego. A do PlayStation Pro nie mam PlayStation VR. Kiedyś swego czasu miałem. A wiecie co zrobiło Sony? Wysłałem PlayStation VR również. Dostałem PlayStation VR, więc e, zobaczymy, jak ono wygląda. Kolejne unboxingu. <grymne> uh, ciekawy karton. Wyciągamy. Wyciągamy. To jest karton w kartonie, co ciekawe. Mamy jeden dodatek. Mamy Google. To wyciągnijmy na początek Google. Fajnie składający się karton. Moje koty będą e, szalały za tym kartonem. To chyba jest wszystko w nim. Mamy gogle VR, Now, troszeczkę nowsza wersja od tej je, pierwszej części, ale to chyba niewiele się różni, jeśli się nie mylę. Nie wiem, czy, czy słuchawek nie dodali po prostu, ale to nie, nie, nie chcę tutaj skłamać. Czyli od razu wbudowanych, ale w sumie nie widzę nic takiego. Więc są nasze gogle, śliczne. Ojoj, co ja zrobiłem? Halo! Kto mi przesunął ekran? Proszę oddać mi ekran w tej chwili. Jest. Ekran przesunięty, więc y, są standardowo gogle. Aha, mógłbym się, że to nie spadnie, wszystko. Są gogle. Co do tych gogli jeszcze dorzucili? Nie, jednak są słuchaweczki jakieś. Zobaczmy. Otwieramy kartonik. W środku instrukcja obsługi. Mhm. Kod na VR Words, czyli zestaw e, parugier, który wam nie pokażę, bo mi też kod ukradnie. Ściereczka do czyszczenia gogli przy okazji moich okularów. I zasilanie. Kabel HDMI. Kamerka! A tu jest najnowsza wersja kamerki, też prawda? Proszę bardzo, jest to wersja z najnowszą kamerą. I chyba jest tutaj gdzieś taki coś, żeby. Jest, żeby zaczepić, zaczepmy od razu. Chodź na no tutaj. Chodź tutaj, nie krępuj się ślicznie. I teraz jest jakaś opcja zaczepienia tego. No. Tu wiecie, chodź. A, dobra, może nie teraz, bo jeszcze popsuję, O, ale będzie możliwość zaczepienia. Postawmy to sobie razem na całą resztę. I zaraz coś zapewne spadnie. Co dalej? Yy, USB zapewne do ładowania. Zasilanie, zasilanie HDMI główna zabaweczka, jak ja to tutaj mówię. Pod którą trzeba podłączyć PlayStation VR, czyli coś takiego, i to trzeba potem podłączyć do konsoli. I co ciekawe, są słuchawki, już tutaj widzę, ale. a już widzę, już, okay, już wiem. To jest stanowcza wersja, jakby VR-a, i teraz. O! Są słuchawki, i to pewnie gdzieś tutaj z tyłu będzie można podłączyć. Z tyłu, z boku, z jest, z boczku, możliwość podłączenia słuchawek. Nice'u, w sumie fajna opcja. Słuchawki nie będą latały za bardzo. Więc to jest to. To są rzeczy, które dostałem od PlayStation. No i. E, żeby było ciekawie, to nie jest wszystko. Mm -hmm. Nie, nie, to nie jest wszystko. Byłoby zbyt dobrze, dostałem coś jeszcze. No i. Ekran! Wracaj! Wracaj ekran! Ekran. Myślałem, że jak nie będzie go, to będzie spokój. Mam jeszcze kontroler specjalny do VR-a. Tylko gdzie jest mój... Jest mój. Księdza tak. sobie zrobię. Au! No! kaman. on! Chodź tutaj. Otworzyło się. Jest również kontro kontroler. Zobaczmy kontroler, jak wygląda. No... Ślicznie, otwieramy karton jak to kar... Jaki karton jest każdy widzi. Aha. Pustka. Nic więcej dalej nie ma. Rzućmy to gdzieś dalej. Ok spróbujmy to jakoś otworzyć ładnie, nie niszcząc przy okazji wszystkiego. Instrukcja obsługi. Ale naprawdę mogliby to już dawać w jakiś plikach. Online. Wyciągamy go. Aha. No dobra. Nie no, teraz to ja będę panie! Co to nie ja. I jest bezprzewodowy kontroler. Okej, okay, dobra. Ej, w sumie wygląda przyjemnie L1, L2 z przodu. Tutaj mamy kontrolę. Mamy jeden, y, jednego grzybka. Prawo, w lewo, share options, dobra, z tyłu mamy drugiego grzybka i do tego wszystkiego standardowe guziki playstationowe. OK. I oczywiście jest to bez, aha, R1, R2 tu po bokach. Ha, ale jak tego... Te R2 trochę ciężej już będzie trzeba... No dobrze. I na dole możliwość oczywiście podłączenia do ładowania. Kuleczka, taka sama jak w kontrolach PlayStation Move, która swoją drogą jeszcze mam z PlayStation 3. Tego, to była jedna rzecz, której nie sprzedałem. No i dobra, proszę Państwa, więc to jest ten mega giveaway na Angel, jeśli To jest sprzęt, który otrzymałem od PlayStation Polska dzięki JaroKowi. Yy, A co to oznacza? To oznacza, że będzie trochę więcej streamów i materiałów na YouTube z grami VR. Zaczynając od AstroBota, który jest podobno Aktualnie najlepszą grą wiarową w tej chwili. Tak słyszałem. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Najfajniejsze jest to, że będę mógł siedzieć na kanapie. Tutaj nie trzeba chodzić, w tym jazyczko, główką sobie kręcimy. No i dobra, słuchajcie, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć wszystkim! Kurde, teraz tylko potrzebuję telewizora 4K. Na razie, cześć!